Kuźnia była, ja z ojcem pracowałem od dziecka, z bratem. I teraz kontynuuje to syn. I ojciec pracował długie lata, też w kuźni, jako kowal i później odlewnik. To jest rodzinne, jest czwarte pokolenie, teraz jest mój syn. Bracia też, taty, wszyscy się zajmowali. Było trzech braci i było trzech odlewników i jeden był kowal. A ja, co mi pozostało, musiałem, prawdę mówiąc, coś robić. No i zacząłem też w kuźni odlewać. Dawno jeszcze nie było prądu, ja tak 70. To u nas było trudno, to trzeba wszystko ręcami robić. To więcej się ręcami obracało, te maszyny wszystkie. Jak to dzieci były, to niekiedy się nie chciało to, ale ciągło, ciągło to. I nie żałuję tego naprawdę. Tutaj na ścianie to są wszystko wzory. To są wszystko wzory, które można wykonać, oddać, które odlewamy. I po drugiej stronie są wszystkie dzwonki. Te wzory, bardzo dużo część to jest po ojcu wzorów. Natomiast niektóre wzory sami robimy, albo niektóre wzory ktoś przyniesie do odlania. No i ten specjalna masa formierska. Też trzeba wymienić ją dosyć często, raz na pół roku. To później traci lepkość. No masa to jest taka specjalna, którą robimy sami. Troszkę tam jest tajemnicy w tym, żeby to było lekko, lepkie, trzymało się kupy. No ja już tak samo jak tata mój, uczyłem się też tak samo od dziecka, już tutaj przebywałem w zakładzie. Dużo tutaj wolnego czasu spędzałem, no i jakoś tak pomału, pomału, po trochę. Coraz to inne rzeczy robiłem, nowsze. No i tak jakoś samo przyszło. No to jakoś ukierunkowywałem, wiadomo, pomagałem, ale to nikt mnie tam zmuszał, że muszę robić to, tylko dał mi wybór. No. Jednak zdecydowałem się to wybrać, no bo to się mi spodobało, prawda? Tutaj mamy takie małe naczynie żaroodporne, stalowe, w którym jest mosiądz. Brąz lub mosiądz, zależy co odlewamy. Jeżeli dzwonki, to dajemy więcej mosiądzu. Jeżeli to musi być specjalny mosiądz, a jeżeli dajemy sprzączki, takie coś innego, to nie musi być taki dokładny mosiądz. Czysty. I wkładamy do ognia. Ten mosiądz, taki lepszy, czy brąz, to kupujemy. To kupuje się nowy, fabryczny, w sklepach, w hurtowniach. Natomiast jeżeli taki jest gorszy materiał, do sprzątce, do takiego czegoś, to może być gorszy materiał. I przykrywamy to koksem. I włączamy silnik, dmuchawkę, która dmucha powietrze i pali się koks. Odlejemy, spróbujemy, pokażę jak się odlewa na przykład taki dzwonek z napisem Kraków. Chcący odlać taki dzwonek, musimy mieć takie dwie skrzynki, górną i dolną część. I skrzynki, no to mamy, nam dużo mam po ojcu, sam też robiłem skrzynki, no bo musi być do każdego wlewu musi być skrzynka, w której robimy formę. I zasypujemy piaskiem. Wkładamy takie malutkie uszko do dzwonka, na którym będzie wisiało później serce. Zasypujemy piaskiem. Lekko obijemy. I wkładamy górną część. Posypujemy specjalnym pudrem do oddzielania i ubijamy mocno.
wyrównujemy. I tu nam została część, dolna część w dzwonku, w piasek, z dolnej części dzwonka. Lekko ubijamy i wyciągamy. O. I tu nam zostają te napisy. Robimy otwór, gdzie będziemy wlewać ten żar, roztopiony mosiądz. I składamy. I odkładamy na bok. Syn, prawdę mówiąc, poszedł do szkoły, do techniku Nowym Targu. Ja nawet nie z tej szkoły nie byłem bardzo zadowolony tak specjalnie. Ale jak teraz się okazało, to dobra szkoła była i poszedł na studia do Krakowa. Na AGIA, na odlewnictwo. Jestem zadowolony z tego teraz. W swoją przyszłość z tym wiąże, ponieważ też zacząłem studia w tym kierunku. W Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej. Na Wydziale Odlewnictwa, także planuję z tym swoją przyszłość wiązać, jeszcze rozwinąć bardziej. Czemu robić to, co wszyscy można robić, coś niepowtarzalnego, co jednak jest interesujące, no takie no, nietypowe, prawda? Nie każdy to może robić, nie każdy ma taką możliwość, a ja jeśli ją mam, no to dlaczego miałbym nie wykorzystać tego? No chciałbym na pewno jakieś nowe wzory, jakieś nowe te rzeczy wprowadzić, jakieś może większe rzeczy, bo tutaj, prawda, teraz takie robimy, no nie za duże tam, do kilku kilogramów. Te odlewy, a może jakąś no, większe rzeczy, jakieś większe zamówienia, prawda, żeby to widać było, że to coś się tutaj dzieje większego, nie tylko takie drobne rzeczy, te dzwonki małe, bo to jednak jest wszystko takie no, drobne, a żeby coś większego, nowszego, bardziej skomplikowanego, nie tylko takie proste rzeczy. No syn dużo wprowadził takich nowych odlewnic, takich różnych, takich technologii troszkę próbuje, taki, bo po szkole tam coś próbuje, takie odlewy. I no także no, dopiero pierwszy rok było, ale już znać to jest. Mamy taki dzwonek, za który właśnie to sam opracowałem ten wzór, za który Zakopanem otrzymałem pierwsze miejsce na najpiękniejsze dzieło sztuki, pamiątka spod Giewontu. On tutaj jest tak, że się obraca nam, możemy nim dzwonić. To jest taki dzwonek barowy gdzieś tam do baru, na ladę. Syn robi bardzo czysto, dokładnie robi. I nawet nie przepuści, aby tam jakiś bubel był, to on dokładny jest. Nawet bardziej jak ja. Trzymaj się palcem. Bez rękawicy nie. Bardzo ważnym elementem dzwonku jest serce. I serce musi być dopasowane do wielkości dzwonka, żeby nie było duże, nie było małe. Bo jeżeli będzie za duże, to będzie miało dwugłos. To się odlewa od razu więcej. Tu jest takie serce. Może być do mniejszych taki. Tu jest dośrednik taki. No i takich mniejszych. Bo to jest, się później odpiłuje, bo to się odlewa od razu więcej, 10 sztuk od razu, a później się piłuje.
No i teraz wyjmujemy. O. No i tu mamy serca. I na obróbkę pójdą teraz. Każdy, jeżeli zaczyna jakąś pracę, czy coś, swój biznes, to chce jakieś kontakty mieć nowe, tak samo na Europę, czy w Polsce już jednak jesteśmy znani, no już jednak to jest to czwarte pokolenie, no to już jakieś 100 lat pewnie ta firma istnieje. Mamy zamówień, dużo, sporo zamówień, bo to dzisiaj te konie, te kuliki, to w całej Polsce się to te stadliny, no to znają nas, no to zamawiają. No tak, no jest to jedyny zakład, no więcej, no ja przynajmniej nie znam tutaj w Polsce, żeby gdzieś taki był właśnie w tej specjalizacji tych dzwonków. Jeździmy też po różnych targach, no to się jeszcze nigdy nie spotkałem, żeby gdzieś były jakieś inne odlewane dzwonki. W całej Polsce mam zaproszenie. Byłem, nie był, w każdym mieście większym byłem w Polsce już. Na pewno. Bardzo dużo robiliśmy takich dzwonków do kościołów. Może nie duże, może 100 kilogramowe to jest taki był największy, no bo to nie dało się większy zrobić, ale w tych warunkach, ale mamy do Ameryki zrobiliśmy, do Australii, Słowacja, Czechy, no w ogóle tutaj Francja, Norwegia, Związek Radziecki były. Także jest tego. Tutaj mamy zawsze takie dzwonki, tutaj wejściowe, można zadzwonić każdym. Każdy ma inny, niepowtarzalny dźwięk, nie ma, nigdy się nie trafią, żeby były dwa takie same. Każdy ma osobną barwę, no zależy to od materiału, od formowania, no od wszystkiego to zależy. Tutaj mamy z kolei takie dzwonki pasterskie. To są dla owiec, tam bardzo, że na Podhalu tutaj biorą takie dzwonki na owce. Tutaj z kolei mamy takie bardziej rzeczy ozdobne, jakiś tutaj wieszak z podkową, prawda, na szczęście. Tak samo tutaj taki koń, tak samo z wieszakiem na klucze czy tam na coś. Do samochodów takie tutaj w samochodach naprzód samochody taką podkowę często montują, tutaj zamówienia mamy. No czy też takie użytkowe rzeczy, jak tutaj właśnie dzwonki na powóz, do konia. To jest taka użytkowa typowa tutaj do powozów, do sanek. Podkówki też takie małe, takie większe dzwonki, tutaj już takie sygnaturki, prawda. Taki dzwonek ma około 5 kg, to już taki jest. Z tych większych dzwonków to już taki nie na konia, tylko to już taki do konkretnego jakiegoś celu tam. To czy na jacht, czy na do jakichś wejściowych drzwi, takich jakiejś rezydencji dużej. Tu mamy taki trochę mniejszy dzwonek, też może zadzwonimy. Bardzo ważnym jest elementy serce, prawda, żeby było odpowiednio miejsce uderzało. Żeby ten dźwięk był nam jak najbardziej wydobyty. No każdy jest sprawdzony, tak, to musi, każdy musi być pewnie serce zamontowane, żeby on miał dzwonek. Jeżeli nie ma tego, to trzeba serce zmienić, trzeba coś przyszlifować. Tak samo te tutaj blaszane możemy tutaj zaginać jeszcze troszkę, zmieniać intonacje wyższe, niższe. Trzeba to być, musi to być tak dobrane, żeby to było dobre. Tutaj z kolei widzimy takie dzwonki dla koni typowe. Tutaj chociaż każdy ma inny dźwięk, chociaż tutaj podobne są wzory, prawda? Ten z tym jest taki, są takie same. A jednak dzwonią inaczej, prawda? Tak samo każdy nie może się powtarzać. Jeżeli dla koni są, no to przeważnie konie są w parze dwa, to muszę mieć oddzielny, jeden wyższy, drugi niższy, żeby to w powóz jadąc, żeby to taki donośny głos wydawał. Tutaj z kolei widzimy taki dzwonek wejściowy, taki już bardziej skomplikowany, on jest składany z kilku elementów. Taki wejściowy, to jest bardzo tak już ozdobny. A tutaj z kolei widzimy janczary, takie typowe dla konia, już gotowe, uszyte na pasie. To już jest niespotykane w ogóle w Polsce, to już tego nikt nie robi.
No dzwonki jeszcze się spotyka, jakieś te chińskie, prawda, ale Janczarów już się nie spotyka nigdzie, to tylko tutaj u nas są robione na Podhalu.